Witamy. Na tym filmiku chciałbym Wam pokazać po prostu wczoraj żem sam zaczął tutaj kopać pod tą rurkę do internetu. I co mianowicie, no, wykopałem, można powiedzieć, że przez cały dzień parę metrów, ale tu jest tak cholernie twardo, że poezja. Na szpadla na początku do pół metra. Jest tak sucho, że do pół metra nawet ciężko szpadla wbić. Jest po prostu takie skrobanie. No i co? Padłem na pomysł ten z tą rurką. Żeby przeprowadzić tą rurkę. Po prostu przebić się rurką pod ziemią. Dzisiaj rurkę zakupiłem, wczoraj akurat nie miałem. No i tak, tam jeszcze będę musiał wziąć tu wykopać, zaraz, głębiej, żeby dziurę i mi to oszczędzi dużo pracy, że tak powiem, co do tego. I tak samo tutaj mam jeszcze dwa kable do przeciągnięcia. Jeden do domofonu, a drugi do bramy. No tutaj policzyłem, jest około do bramy to jest około 20 metrów. Zobaczymy, czy da radę. Do 5 metrów na spokojnie da radę. A czy do 20 da radę? Zobaczymy. Nawet powiem, że ponad 20 metrów. A no a tutaj mamy około 15 metrów. Tak pi razy oko. Dobra. Czym będziemy robić? No tutaj dzisiaj zakupiłem rurkę 18. Najlepiej to by była ta czarna. Wiadomo już w jakim sklepie. To kosztowało 3 zł za sztukę. Ona chyba ma 2 metry czy 2,5 metra. No i wczoraj zamontowałem coś takiego. Zawór był celowy. No i tutaj ten zawór, znaczy zawór do łączenia tych do plastikowych rurek, ale to są rurki do, jak one się nazywają, do, żeby wam nie skłamać, do nawadniania trawnika. Dobra, będę to montował. Może to się uda się nagrać, może kamerka znowu nie zwariuje. Bo ostatnio ona wariuje i pokażę wam co i jak po kolei robię. Muszę najpierw wszystko przygotować. No i dobra, po części mamy to przygotowane. Co my jeszcze musimy zrobić? Znalazłem jeszcze jedną taką rurkę starą, co ten, ale też da radę, będziemy jedne więcej. No tak, musimy tutaj zrobić parę takich, że tak powiem, ząbków. Ja to zrobię za pomocą szczypiec, może nożykiem. Ile ich będzie? 4 czy 4? 5 to 5. U mnie akurat wyszło 4. Trochę musimy je ścisnąć. Najlepiej by było, żeby ten strumień nam rozbijał tą wodę. Ja może zrobię trochę. Jeszcze tutaj w ten sposób natnę. Mogą być 3-4. Nie przeszkadza. Dobra. Teraz co? Kolejna rzecz. Tutaj złączyłem izolacją. Po prostu ściągamy. Najpierw wsadzamy na ścisło te rurki. No to oczywiście tak, żeby nie pękły, nie? No i jeszcze w razie czego
uszczelniamy i, bo ja zamierzam akurat tą rurkę wyciągnąć. Ale zobaczymy, czy się uda. Są dwa uda. Uda albo nie uda. Ja jestem tego zdania, że jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Powiem wam tak, za rurki zapłaciłem 30 parę złotych. Jak macie jakiś kawałek, znaczy zawór półcalowy, nie musi być to półcalowy, może być nawet mniejszy. Najważniejsze, żeby był zawór i połączyć te rurki. Tego zaworu w jakiś tam sposób, aby nie ciekło w miarę. Tu mamy gumkę, to ją nałożymy na środek. Trzynastka akurat tutaj idealnie pasuje do tego. Żeby nam tutaj nie ciekło. Potem planuję wyjąć, bo chcę tą rurkę doprowadzić tam do pod kabel ziemny. Ta rurka jest dosyć twarda i ona myślę, że mi przejdzie przez ten otwór, jak już wywiercimy. Przepraszam. Pojechałem do sklepu dzisiaj, zakupiłem trochę grubsze rurki 28, do kanta to była 18 i spróbujemy. Ja i zakupiłem jeszcze, nie było na wprost, tylko było kolanko, taką redukcję dosyć szeroką, zaraz wam pokażę. Na takie duże, że tak powiem, ten wtyk. Nie będzie zaworu. Trzeba będzie po prostu zawór przez studni trochę wyregulować, jak będzie za mocno szło. No i taką szybko złączkę na 3/4 cala na wąż. Ale najpierw powiem wam, że dzisiaj późno przyjechałem, bo już mam godzinę 11. Tutaj wezmę to, dokopię i doprowadzę do samego płotu, tą rurkę do internetu, do światłowodu. Dobra, to na tyle. No szkoda, że to się nie udało na tej rurce. Miałem taką cichą nadzieję, że to się uda, ale no niestety, ale nie. Dobra, rurkę już mamy wkopaną. Planujemy teraz do furtki doprowadzić kabel do wideofonu. Mniej więcej już tak mniej więcej zaznaczyłem, na jakiej wysokości ma iść ta rurka, ale w każdym razie będzie widać. Na razie mam tam jedną połączoną, pójdzie trzy rurki. No i jednym bokiem położyłem od światłowodu, drugim końcem położę do wideofonu. Lecimy z pompą. Mam nadzieję, że dzisiaj to pójdzie. Żaden kamień nam się nie trafi. No, trochę za duży. Tutaj nam delikatnie ucieka, ale to nic. I próbujemy, co nam dzisiaj wyjdzie. O! Mam nadzieję, że widzicie. Zakręcę, pompa przestanie pracować. Wyciągamy albo pompę wyłączymy. Dobrze, daleko nie ma gdzie biegać. To już chyba mamy.
chyba trochę się pozalewamy. Teraz policzymy z dwiema rurkami. Było się. Jedna rurka już poszła. No. Tak, najpierw to, później to. Nam idzie to. Delikatnie. Uszczeleczka. Dochodzimy do pewnego momentu. Najważniejsze jest to, żeby nam tu bintu nie skosić, bo na plastiku bardzo łatwo. Dobra, mamy. Teraz tam pasuje to jakoś tam włożyć. Zobaczcie, jak ile to wody szybko ten zlazło. Dojechaliśmy do końca. Próbujemy szansę, oczywiście. Dobra. Znowu trochę. Lecimy za dużo. Lecimy dalej. Dobra, zagrażam, trafił się. Muszę pozycję mieć, bardzo wygodnie. Ale... Chyba... Bo gdzieś... Zobaczmy, co tam się dzieje. Nic tu się nie dzieje. No, wyciągamy. Dobra, zakładamy tą rurkę. Teraz przetarłem. Ja akurat robię to taśmą izolacyjną. Możecie jakąś inną taśmą, taką, żeby nie przepuszczała wody i jednocześnie uszczelniła. Powiem tak. Po wczorajszym, bo wcześniej próbowałem, znaczy zrobiłem to u kolegi. Przeprowadziłem mu od czujki jednego słupka do drugiego, 6 metry. Nie było problemu. Udało się. A dzisiaj próbujemy u siebie. Filmik żeście, zapraszam do innego filmiku. Wcześniejszego, jak robiłem to w ziemię. Tam kupa. A. Teraz musimy po prostu jakąś wygiąć, bo ja tu nie ma miejsca. Jakoś wygiąć tą... Tworzymy tą rurę, tylko tak, żeby nie pękła, bo wczoraj mi pękła.
tak jak mówiłem wcześniej, najlepiej to by było, żeby były dwie osoby. Bo samemu to jest naprawdę ciężko. Wkładamy. Ile się da. Jedna wlazła. Druga wlazła. No i chyba koniec. No i tutaj wyprostować. Tak, żeby wąż ogrodowy nam nie zawadzał. I włączam. Poszło. Mam nadzieję, że będziecie słyszeć. Zaczepiło. Powiem. Przekręcę trochę. Dobra, tylko popatrz się. Ja nie zobaczymy się. Tu się gdzieś woda nie pojawiła, nie? Jeszcze nam nie wyskoczyło. Albo za głęboko poszło. No bo zaczepiło się. Kretanore. Dobra, niech pompa się wyłączy, niech pompa się wyłączy, niech to wsiąknie. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Nie widać nic. Może niepotrzebnie leżem. I nam to trochę wsiąknie do tej kreci nory. Ręka odpocznie. Może wydostaniemy tę rurkę, czy nie? Jak myślicie? No, trzy rurki. Prawie, że są zrobione. Przymierzymy, ile to jest trzy rurki. Chyba będziemy musieli jeszcze jedno zrobić. Coś mi się tak wydaje. Pi razy łoko. No trudno. Zaraz zrobimy. Wyciągniemy trochę. Tylko muszę pompę włączyć. Jest szmatka, bo piachu to nie miara na dłoniach. Dobra. No i mamy kolejną rurkę dołączoną. Włączamy pompę. Tam już woda poszła. Słychać. Czyżby znowu tam? Ale już. Widzicie, powoli wchodzi. Może się uda. Mówię taką.
Ta luka jest do cienka. Trzeba iść zobaczyć, co tam się dzieje. No i widzę, żeby gdzieś tu wywalało. Czyżby jeszcze jedno, albo bokiem poszła. O. Chyba coś słyszę. No i doszła. Mamy to. Możemy wodę zakręcić, zamknąć. No i mamy to rurkę. Udało nam się 18. Tutaj mamy rurkę, tak jak widać. Powiem wam tak. Celowałem tak. Wyszło bokiem. Owszem, dobrze, że mamy tu wykopane. No i już mamy raz, dwa, trzy, cztery rurki przebite. Musiałem wyciągnąć, bo zrobiła mi się taka dziura. Jak robiłem otwór testowy w tym miejscu. Zrobiłem ten otwór testowy i co najważniejsze, zobaczyłem taką jedną rzecz, że mi się podczas przekopu zrobiła ta dziura szpadlem niechcący, ale wyciągnąłem i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Co tu mamy? Co chwilę będę wam nagrywał pod tym względem, że już brakuje mi pamięci na karcie. A chcę to dzisiaj zrobić. Mam nadzieję, że mi się uda. Linia idzie tak jak planuję. Ewentualnie pod koniec, bo dotąd musimy doprowadzić ten przewód. Ewentualnie gdzieś pod koniec. Najwyżej tutaj już wykopię i skręcę. Dobra, to na tyle. No tak, jak widzicie, dotąd zaczęło. Ile to mi zajęło? 12 minut. 5 minut max. Tylko że po prostu dałem to płytciej. Od tego i tak ziemia będzie podnoszona. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, dałem trochę to płytciej i pod kątem bardziej. Pod kątem bardziej. No i teraz muszę dołożyć kolejne rurki. Jeszcze zostało mi dwie rurki. Dwie albo trzy. Zobaczę. I podłączyć wodę. Przemyć te. Warto za każdym razem przemyć sobie tą złączkę. I tą szybko złączkę w wodzie z tego piachu, z tego syfu. Musiałem polecieć, jakby, nie wiem czy zauważycie na ten napisie. Musiałem polecieć, bo tam mi po prostu wąż się zaczepił o te rury, nie? I woda przestała ciec. Po prostu się załamał. Dobra. Robię to, złączam i zaraz wrócę. Dobra, mamy to połączone. Już. Tutaj dałem taką jeszcze trochę taśmą izolacyjną i jeszcze taką znalazłem taśmę foliową. Też od razu wziąłem. Rurka luźno chodzi. W razie W to mi zostanie chyba z pół metra. Znaczy zostanie, zabraknie. Dobra, włączamy pompę. Tym razem wam pokażę, jak to idzie. Pompa poszła.
też ważne. Spróbuję może teraz w ten sposób, żeby tutaj wpychamy. Wychodzi i powoli nam wchodzi. Tak jak widać. Zapytacie się, po co mi ta pompa? Bo tyle było wody, nie chciało wsiąkać. O, zobaczcie jak idzie. Jak masło. Woda swoje zrobi. Tylko trzeba... Zapytacie się, po co ta pompa? Po to, aby wyciągnąć tą wodę. Już nie chcę wsiąkać, tak jak mówiłem. A urobek widać. Mam nadzieję, że widzicie. Normalnie widać po... jak piach się... ziemia się... wyciąga. Wylatuje z wodą. Pukuje. Nagrałem chwilę, wypłuczę. Lecimy dalej. Do końca zostało ze 30 cm. Powiem wam, że nie znalazłem drugiej rurki. To tam pół metra czy metr. Ale to nic. Dobra, i chwilę. To nam popłuczę. No i leci. Jak poleci, czysta woda zacznie lecieć, to wtedy będziemy wyłączyć pompę. No i wyłączamy pompę. To mamy już zakończone. Wszystkie rurki, wszystkie przewody są poprzeprowadzane pod ziemią. Część tam musiałem kopać, tak jak mówiłem wcześniej. No i co? To co mówiłem wcześniej, tutaj jeszcze wystają te rurki, co idą do domu, w razie czego, do skrzynki elektrycznej. Jeden, a drugi tam obok. Pokażę jeszcze raz. Jedna rurka idzie akurat w tym kanale, a druga idzie tutaj obok. Po prostu nie zmieściła się do tego kanału. Co jeszcze? Przewód, znaczy rurka do sieci, do internetu, światłowodu też jest już wprowadzona, już przykopana, ona tam wystaje. Tutaj przejdę. Ta rurka cieńsza działa. Akurat idzie nam tutaj, z tej strony. I co warto zrobić, mimo że to jest, będzie do domofonu, jest z jednej strony wykopu światłowód, a z drugiej strony wykopu ta rurka będzie przysypana. Tutaj ten kawałek też jest przeprowadzony. Tak samo i tutaj. Ta cieńsza rurka jest do wideofonu. Wideofon, domofon. Tutaj ta rurka do czujnika, do bramy jest poprowadzona tędy i ona wychodzi
aż tak głęboko wyszło. No i tutaj zasilanie do automatu, do bramy. Akurat tam wyszło. Nie po naszej myśli trochę. Zeszła, że tak powiem, z toru, gdzieś tam kamień był. Zeszła dosyć mocno w dół. Dobra, bo traktor jedzie. No i zeszła mocno w dół. Tu chłopaki od rekuperacji nam zostawili tych ścinek. Też od razu żebym wykorzystał. Tak samo wykorzystałem ją. Tutaj ten kawałek po prostu poprzedzałem wszystkie peszle, tą rurkę, żeby było tutaj w jednym miejscu. Nie trzeba było szukać w razie czego. No i tyle. Coś jeszcze? Zostaje tylko zakopać to. Ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj to tylko posprzątać, pościągać graty. No i tyle. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat, o tym patencie myślicie. Warto, nie warto, podpowiem tylko, że to, że tutaj się nie dało w ogóle kopać. Nawet nie dało się wbić szpadla. Trzeba było dużo wody lać, żeby ta glina trochę nasiąkła to wodą. I dopiero co wtedy, powoli, 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 do jakichś 40-50 cm. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie na temat takiego przerzucania bez kopania przewodów. Ja wykorzystałem rurkę, tak jak mówiłem wcześniej, Fi18 i Fi28. Fi28 polecam, bo nie jest taka giętka, a powoli, spokojnie można to przepchać. Wystarczy tylko, jeszcze jedna moja uwaga, najlepiej mieć do tego dwie osoby, bo jedna to się założy. Rurka się skończy, bo to trzeba po jednej rurce dokładać, najlepiej. Rurka się skończy, trzeba lecieć zawór, zamknąć i tak dalej, i tak dalej. To jeden przy zaworze stoi, a drugi wpycha rurkę powoli. Oczywiście kręcąc ją. To wszystko też zależy, jaki mamy teren, nie? Bo jeżeli mamy bardzo kamienisty, no to wiadomo, że tego nie zrobimy, nie? Warto też, moja uwaga jest taka, że warto, jeżeli dajmy na to zrobić, wpychamy w tą stronę rurkę, zrobić wykop taki trochę dłuższy, żeby tą rurkę można było delikatnie zagiąć, żeby ona szła w poziomie, a z drugiej strony, tam gdzie rurka ma wyjść, to zrobić wykop, dajmy na to metrowy, na szerokość metr. I żeby dajmy na to, z tej strony ta rurka wylazła i wtedy będziemy widzieć. Też może być coś takiego, że jak zegniemy rurkę pod kątem w dół, no to będzie, oczywiście ona będzie głębiej albo wyżej, jeżeli oddamy kąt do góry tej rurki. Ale to też wszystko, tak jak mówię, w zależności co nam się trafi. Może się nam trafić kamień, jak się trafi kamień, on opadnie albo przejdzie w bok, woda go wypłucze, po prostu materiał koło niego gdzieś tam opadnie, bo jest ciężejszy od wody, wiadomo. I może rurkę po prostu przepchać albo do boków, albo do góry, albo do dołu. Dobra, to tyle. Zapraszamy do subskrypcji. Jak się podoba pomysł, to łapka w górę, łapka w dół. I zapraszamy do komentarzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Druga życzenia.